Z wołowiną ambaras coraz większy. Kiedy producenci tego mięsa rwą sobie włosy z głowy, bo tanieje, konsumenci cieszą się. Smaczne i zdrowe mięso można kupić za coraz mniejsze pieniądze. Wiele ciekawego o wołowinie można było dowiedzieć się w Ostrowie Warckim podczas kolejnej już promocji tego mięsa, która towarzyszyła 25. regatom o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorską. I co najważniejsze, można było tam spróbować kilku potraw z wołowiny. Już na sam widok ślinka ciekła. Myślę, że wołowina jest najlepszym źródłem białka, jeżeli chodzi o mięso. Ma w 100 gramach 20 gramów białka, więc jest naprawdę mocno pozytywna, tak? Zawiera również dużo żelaza, co również dla anemików jest bardzo wskazane. Stowarzyszenie Innowatorów Wsi po raz drugi bierze udział w regatach o błękitną wstęgę Zalewu Jeziorsko. Dla uczestników regat przygotowaliśmy dzisiaj promocję polskiej wołowiny. Każdy może spróbować hamburgerów, pulpetów czy także poliszków wołowych. Dodatkowo przygotowaliśmy pokaz kulinarny w wykonaniu Marcina Kociszewskiego, a także wiele atrakcji dla najmłodszych w celu zwiększenia konsumpcji tego mięsa wołowego. To, co my dzisiaj robimy, promujemy polską wołowinę. Najlepsze, najzdrowsze mięso. Nie ma lepszego. Byka nie tuczy się w ciągu 2 miesięcy, 6 tygodni, 3 miesięcy. On musi być hodowany 2 lata. On jest żywiony, tak jak tu widzimy, na tle trawą, kiszonką z kukurydzy i zbożami. Jest to najzdrowsze mięso. A wypadki tego typu, które zostały pokazane, bo one miały miejsce, powiedzmy, to jest w bardzo małym stopniu. Wypadek, mam na myśli to, co zostało pokazane w telewizji, że w jaki sposób się ubija zwierzęta, nie? Zostało to tak wykrystalizowane, tak pokazane i jest to tak marginalne, że nie powinno mieć wpływu, a niestety stało się odwrotnie. Cel tych ludzi, którzy chcieli po prostu zrobić wszystko, żeby rolnik polski nie mógł produkować wołowiny, udał się w 100%. To zdanie podzielają konsumenci. Pyszna, rozpływa się w ustach, mięciutka bardzo i sosik pyszny, bardzo dobre. No myślę, że może mało znany chyba, albo po prostu jakoś nie można do końca skosztować, ale tutaj właśnie warto przyjechać i skosztować na miejscu chyba, bo naprawdę bardzo warto. Konsumenci doceniają dania z wołowiny, smakują, ale... Jest smaczna, dobrze przyrządzona, przede wszystkim nie trzeba jej dzisiaj gotować, bo już podają gotowe dania. Natomiast jeżeli chodzi o moją kuchnię, nieczęsto wołowina gości na moim stole, ponieważ wołowina jest mięsem drogim. 2-3 razy w miesiącu, góra. Smakuje bardzo dobrze, jest wspaniale doprawiona, ostra. Także serdecznie polecam i zapraszamy. Grzegorz Kopacki, przedsiębiorca rolny z Proboszczowic w gminie Warta, który hoduje 250 sztuk bydła mięsnego, jest bardzo zaniepokojony spadkiem ceny skupu wołowiny. W tej chwili rolnicy, którzy są hodowcami, którzy produkują bydło mięsne, są bardzo w dramatycznej sytuacji. Ceny są na tak niskim poziomie, to że od, w tej chwili one spadły nawet do 6, 5,5 zł. A powiedzmy w tej chwili za dobre mięso w klasie U możemy uzyskać około 7 zł wagi żywej, a kiedyś mogliśmy dostać 9 zł. Mało tego, pod koniec czerwca kraje strefy Mercosur, czyli Argentyna, Brazylia, Paragwaj i Urugwaj, zawarły wstępne porozumienie o wolnym handlu z Unią Europejską. Jeśli ta umowa zacznie obowiązywać, wiele polskich gospodarstw hodowlanych zbankrutuje. Będziemy więc jedli tańszą wołowinę, ale z Ameryki Południowej.